Cześć, mam na imię Joanna. Nadszedł wreszcie czas, by porozmawiać o drugim najpopularniejszym święcie w Polsce – o Wielkanocy. Jest to tak zwane święto ruchome. Oznacza to, że co roku wypada w inny dzień. I tak na przykład w 2014 świętować będziemy dnia 20 kwietnia. W 2015 – 5 kwietnia. W 2016 – 27 marca. A w 2017 – 16 kwietnia. Jaki jest obecnie najpopularniejszy tradycyjny sposób farbowania jajek na Wielkanoc? Podam Wam odpowiedź na koniec tego filmu. Wielkanoc jest świętem rodzinnym, wesołym, kolorowym, czasem kiedy to cieszymy się nadchodzącą wiosną. Jedną z wielu tradycji jest przygotowanie święconki, czyli koszyczka, zwykle wiklinowego, z chlebem, jajkami, kiełbasą, ichrzanem czy musztardą, przyozdobionego wiosennymi kwiatami i bukszpanem. Taki oto koszyczek niesiemy w przeddzień Wielkanocy do kościoła, gdzie zostaje on poświęcony przez księdza. W niedzielę wielkanocną, zanim zasiądziemy do świątecznego śniadania, wszyscy domownicy dzielą się święconką, życząc sobie szczęścia i pomyślności. Czymś, co ściśle wiąże się z Wielkanocą, są pisanki. W Polsce istnieje wiele tradycyjnych metod ozdabiania czy też farbowania jajek, które przetrwały do dziś. Pisanki to dokładnie jajka, na których rysuje się wzory za pomocą rozgrzanego wosku i następnie zanurza w barwnikach. Kraszanki natomiast to jajka gotowane w roślinnych wywarach. Niegdyś Kościół zabraniał spożywania jajek w Wielkanoc, jako że były one pogańskim symbolem nowego życia. Wielkanoc jest symbolem odradzającego się życia. Dla religijnych osób jest to czas obchodu zmartwychwstania Jezusa. Dla tych mniej wierzących czas, by spotkać się z rodziną, zjeść razem świąteczne śniadanie, pobawić się w ozdabianie jajek, jak i również przygotować specjalne potrawy. Tym, czego nie może zabraknąć na wielkanocnym stole, poza pisankami, są wszelkiego rodzaju potrawy wykorzystujące jajka. Żurek, biała kiełbasa, pasztet, najlepiej jeśli domowej roboty, oraz pascha, mazurek i babka. Sam stół jest zawsze przyozdobiony zajączkami, kurczaczkami, baziami, narcyzami, tulipanami i innymi wiosennymi kwiatami. W Polsce kolorowe jajka nie służą tylko do ozdoby, ale również do zabawy. Prawdopodobnie najpopularniejsza gra polega na stuknięciu jednym z końców jajka o koniec jajka przeciwnika. Ten, którego jajko nie pęknie, jest zwycięzcą i zabiera jajko przegranego. Walka trwa, aż oba końce jajka pękną. Każde wygrane jajko należy zjeść na szczęście. A teraz odpowiedź na wcześniejsze pytanie. Jaki jest obecnie najpopularniejszy tradycyjny sposób farbowania jajek na Wielkanoc? Najpopularniejszym naturalnym wywarem, w którym gotuje się jajka, by uzyskać odpowiedni kolor, jest wywar ze skorup cebuli, które zwykle trzeba zacząć zbierać na długo przed Wielkanocą. Wywar ten nadaje skorupkom jajek piękny brązowo-złoty kolor. I jak Wam się podobała ta lekcja? Dowiedzieliście się czegoś interesującego? Jak ozdabia się jajka wielkanocne w Waszym kraju? Zostawcie komentarz na polishpod101.com. Do zobaczenia następnym razem!